Gościem naszego studia festiwalowego jest teraz Katarzyna Żak. Dzień dobry. Dzień dobry. Rok temu chyba zrobiliście świetną robotę, pani i artyści, którzy wystąpili podczas koncertu tego literackiego, poetyckiego, bo w tym roku ponownie ten koncert. No rzeczywiście koncert był przyjęty w zeszłym roku cudownie przez publiczność i to zarówno jak publiczność w Opolu, jak i przed telewizorami, dlatego tym większy stres w tym roku. No właśnie, jak pani wspomina koncert sprzed roku? Stres. Czyli tylko stres wszystko przysłonił? Stres, no w finale wielka radość, że się wszystko udało, że publiczność się świetnie bawiła i że to już, Boże, nareszcie koniec, że to taki cudowny oddech z dobrze spełnionego i wykonanego zadania. Natomiast w tym roku, no szczególnie te osoby, które były w zeszłym, no to strasznie się denerwujemy, że... No bo poprzeczka naprawdę jest wysoko i okazuje się, że chcemy oglądać i słuchać właśnie takie koncerty z piosenką literacką, poetycką. No bo myślę, że ta piosenka po prostu bardzo się mocno wryła w taką pamięć i przestrzeń muzyczną wszystkich Polaków i że to są piosenki, które kiedyś śpiewała cała Polska i ludzie znają i mają z nimi, z tymi piosenkami związane cudowne wspomnienia, więc wydaje mi się, że dlatego, że nawet jak młoda publiczność do końca nie kojarzy jakiegoś numeru, to na pewno jest osłuchana z nim, bo tego kiedyś słuchali rodzice na przykład, więc no, wydaje mi się, że fajne, że to jest bardzo dobre przypomnienie tych starych, dobrych przebojów, bo to jest też cudowne, że Opole ma zawsze coś takiego, że ma ten płodozmian, że ma też nowości, że są debiuty, że są premiery, no bo idziemy cały czas do przodu i w muzyce, szczególnie rozrywkowej, też się dużo dzieje. Są młodzi, cudownie, fantastycznie śpiewający ludzie, więc trzeba też pokazywać takie rzeczy, a jednocześnie też ze łzą w oku przypominać te starsze. No właśnie, nostalgia, a pani wykona aż dwa utwory. Tak, ale nie jestem jedyna na szczęście, która wykonuje dwa utwory. Balada wagonowa i w drodze do Fontainebleau, czyli obstawiam miasta. Obstawia pani miasta, ale także zabiera pani, nas pani w podróż. Jak śpiewa się te utwory na deskach Opolskiego Amfiteatru? Pani jest już po próbie. No dzisiaj pierwszy tam, wiadomo, rozeszliśmy się z orkiestrą, no po to są próby, tak, po to są próby, żeby sobie właśnie spróbować, żeby wiedzieć, gdzie przyspieszyć, gdzie słabiej słychać, jaki instrument, który nagłośnić, który ten, no bo to. A efekt finalny w sobotę. O Boże. Czyli już niebawem. Dziękuję bardzo, Katarzyna Żak była teraz z nami. Dziękuję bardzo. Sponsorami studia festiwalowego są Maćkowiak Okna i Drzwi, www.mokna.pl, Sentium, praca dla opiekunów osób starszych w Niemczech.